Także ja jestem po prawej, a ty po lewej. Dobrze. Nagrywanie odpalone. Można jechać. Dobrze. 3, 2, 1, go. Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie. Gościem Chemii Police TV jest Martyna Greiber, Malina znana w szerszym towarzystwie wśród prywaty. No i ostatnia rzecz, nowy kapitan Grupa Azoty Chemik Police 2019-2020 sezon. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Okej, słuchaj, chciałem Cię na początku zapytać, bo rozmawialiśmy jeszcze, jak kamerka nie była włączona wczoraj czy tam przedwczoraj, o tym, czy kiedyś byłaś kapitanem i powiedziałaś, że nigdy nie byłaś i mówiliśmy tutaj o czasach jakby seniorskich, a w czasach juniorskich? Nie, no też mi się nie zdarzyło jakby tak na pełen etat być kapitanem. Były różnego rodzaju zastępstwa i takie chwilowe i jednomeczowe, ale nigdy to nie było na pewno na cały sezon. Mhm. Okej, okay, ja jeszcze myślałem, że wrócimy może jeszcze kroczek do tyłu i czy byłaś gospodarzem klasy albo skarbnikiem kiedyś? No to przewodniczącą klasy zdarzyło mi się być raz, ale jakoś też... To było właśnie raz, a zazwyczaj mnie te funkcje omijały. Czyli masz doświadczenie, można powiedzieć, w tej kwestii, bo byłaś przewodniczącą. No tak, powiedzmy, że tak. Okej, słuchaj, wcielam się w narratora i opowiadam początek. Przyjechałaś po kadrze do Goleniowa na turniej. Zostałaś zawezwana przez sztab szkoleniowy na spotkanie. No i od tego momentu narrator wysiada, a ty opowiadaj, jak to wyglądało. No właśnie, zostałam zawezwana. I tak naprawdę postawiona przed faktem dokonanym, bo zostało mi to oznajmione, że zostaję kapitanem. Jakby nie było więcej z mojej strony rozmowy, tylko po prostu trener i sztab przedstawili mi, jak oni to widzą i czego jakby oczekują też. I może też parę zdań wyjaśnienia. Natomiast no ja tak 15 minut siedziałam i tylko kiwałam głową i po prostu się zgadzałam na wszystko. Okej, okay, czyli co? Wnioskuję po tym, co mówisz, że na początku czułaś jakieś takie zmieszanie, zakłopotanie trochę. No dziwo tak i też troszkę takie zawstydzenie. Może to nie ciężko jest w to uwierzyć, ale, no, ale tak było po prostu ze względu na to, że od razu milion myśli w głowie i też dobrze wiem, jaki to jest klub Chemik Police i jakby też dziewczyny, które są w klubie, jest parę dziewczyn dużo bardziej doświadczonych ode mnie i też starszych. No sam fakt, że po prostu jeszcze nikt w pełni mi tak nigdy nie zaufał i jakby no to wszystko, te wszystkie moje takie pytania i zakłopotanie właśnie wynikało z tego natłoku myśli. No i to było te pierwsze 15 minut, czyli jak dostałaś tym obuchem po głowie, a jak już poszłaś sobie do pokoju i miałaś czas to przemyśleć, to wtedy do czego doszłaś? No wtedy było jeszcze gorzej, bo wtedy właśnie miałam czas sobie to przemyśleć i zaczęły się pojawiać kolejne pytania i że jak to ma wyglądać, co powinnam robić, a czego nie powinnam robić, co jeżeli gdzieś tam nie podołam i jakie też będą oczekiwania różnych osób wobec mnie. Także no tych myśli było coraz więcej, ale też bardzo fajnie tutaj ze strony trenera, że stara mi się w każdym momencie gdzieś podpowiadać i też troszkę sugerować. Bardziej wszystko w formie wskazówek, co mogłabym zrobić, jak mogłabym zareagować. No bo to też jest dla mnie nowa sytuacja, pomimo już paru dobrych lat grania w tą siatkówkę i jakby no, obeznania w temacie, to jednak jak już się jest na tej pozycji, to jest zupełnie co innego. Mhm. Ale tak jak teraz opowiadasz trochę o tym, to no ty jesteś raczej, wydaje mi się przynajmniej z obserwacji, dość taką pewną siebie, przekonaną o własnej wartości dziewczyną, a tutaj za każdym razem jak mówisz, to mam wrażenie, jakbyś była taka trochę przestraszona tym wszystkim. No nie ukrywam, że tak jest, bo jakby mam wrażenie, że jeszcze większa presja jest nałożona na moją osobę, bo zawsze od kapitana wymaga się więcej, nie tylko jakby na boisku sportowo, ale też te wszystkie sprawy organizacyjne, pozaboiskowe, to wszystko spoczywa na barkach kapitana. No ja tak się troszkę właśnie obawiam z tą odpowiedzialnością, jeżeli chodzi o takie właśnie organizacyjne sprawy, bo sama często Że nie ogar. Tak, potrafię być bardzo roztrzepana i taka czasami dezorganizowana, a tutaj no, powinnam być taka dystynowana. To zależy, czego trener będzie wymagał. No dokładnie, nie? Ale myślę, że najważniejsze i tak jest to, co jest na boisku, a gdzieś może moja rola może temu pomóc.
Okej. Okay. Dlaczego wybrał Ciebie trener? To wie tylko trener i sztab szkoleniowy, bo pewnie z nimi konsultował. Ale dlaczego myślisz Ty, że on Cię wybrał? Jakie jest Twoje zdanie? To jest właśnie takie bardzo ciężkie pytanie. No nie jest to łatwe, pewnie. Tak, ale jeżeli tak mam na tą chwilę powiedzieć, bo też z trenerem nie miałam dużo okazji do tej pory rozmawiać, przebywać i trenować. No takie myślę, że jakby zachowanie boiskowe też zawsze moim... takim pomysłem też na grę i gdzieś zachowaniem boiskowym było to, że starałam się dziewczynom pomagać. Jakby do tego też skłania moja rola na boisku. Nigdy nie będę tak mocno ofensywną dziewczyną, jak inne zawodniczki potrafią być. Dlatego staram się, mimo tej mniejszej zdobyczy punktowej, gdzieś też mentalnie zawsze pomagać dziewczynom. Często to są tylko i wyłącznie słowa, bo nie jestem w stanie też na boisku więcej zrobić. Ale zauważyłam też, że gdzieś poniekąd dziewczyny potrafią ze mną w ten sposób funkcjonować i czasami też zwracają się o taką pomoc do mnie i wiem, widzę, fajnie jest widzieć to, że komuś pomogło to moje jakieś krótkie zdanie na boisku, czy wystarczy poklepać się w odpowiednim momencie, przybić piątkę. Także mam wrażenie, że gdzieś może to też skłoniło trenera do wyboru. Plus taki, jak powiedziałeś też wcześniej, taki ekspresyjny charakter, styl bycia, a to w sporcie jest też potrzebne. Ja dosyć tak ekspresyjnie reaguję na boisku. Na pewno. Także myślę, że to też się przydaje. Tak sobie pomyślałem, że bo my się często śmiejemy, że jesteś zawsze tym pierwszą osobą, która doskakuje do sędziego przy różnym werdykcie, nieciekawym dla nas i niekoniecznie słusznym, więc teraz będziesz miała trochę bardziej zielone światło do tego, bo kapitan może jako pierwszy na boisku wyskoczyć. Tak, może ta dłuższa będzie, wydłużona będzie droga do kartki, także może sobie kapitan zawsze na więcej... Immunitet. Tak, na więcej pozwolić, dlatego... No ja bardzo zawsze walczyłam z niesprawiedliwością. Sprawiedliwość musi być po naszej stronie, a jak nie, to walczę. Okay. Słuchaj, teraz miałem Cię pytać jeszcze o coś. Ten temat może zostawię na za chwilę, ale czekaj, co ja Cię miałem pytać? Przed chwilą o tym myślałem. A, dobra, teza. Ja rzucam tezę, a Ty mówisz, czy się zgadzasz, czy się nie zgadzasz. Kapitan musi mieć charakterek. Oczywiście, że tak. Nie można być jakby takim szarym w tym działaniu, bo będąc takim pół na pół, no nigdy się nie osiągnie tego celu. Nie można być w jednej sytuacji kumplem po tej stronie i po tej. Zawsze trzeba mieć swoje zdanie i jakby przede wszystkim patrzeć na dobro drużyny, nawet jeżeli pewnego rodzaju rzeczy mogą, czy słowa, czy sytuacje mogą być dla jednej ze stron no przykre, niemiłe, to, no to niestety, ten kapitan musi to wziąć na swoje barki i pogodzić się z tym, że ktoś może być wkurzony w danej chwili, że ktoś może coś źle odebrać, ale no ale tak musi być w tej sytuacji akurat, dlatego no na pewno osoba, która będzie mniej asertywna, która nie będzie potrafiła gdzieś wypracować swojego zdania, ciężko jej będzie sobie poradzić w tej roli kapitana, bo jednak to musi być taka osoba łącząca sztab trenera z zawodniczkami i jakby nie można grać do dwóch bramek. Bo... Tak pomyślałem, że w dobrym miejscu w autokarze w takim razie siedzisz. Dosłownie. Jesteś łącznikiem, tak. Dosłownie. Dosłownie jestem łącznikiem między przodem a tyłem. Także no, tak jak powiedziałam, nie można być szarym, nie można grać do dwóch bramek, nie można jakby trzymać strony sztabu, a później za chwilę zawodniczek, ale też nie można się bezwzględnie opowiadać za jedną stroną i trzeba znaleźć tą równowagę, ale nigdy nie grać do dwóch bramek, tak mi się wydaje. W każdej sytuacji trzeba znaleźć rozwiązanie, które będzie opowiadało za jedną ze stron. No, to zabrzmiało trochę jak w sądzie, dobra. Ale no dobra, tak może będzie. Słuchaj, temat ten zostawiłem sobie na koniec. Już puściliśmy przed chwilą informację o tym, że jesteś kapitanem na nowy sezon i już na Twitterze widziałem komentarze, a kto był w poprzednim sezonie i tak dalej. Jesteśmy w takiej sytuacji, że w poprzednim sezonie kapitanem była zawodniczka, która wciąż u nas gra, więc może to być temat na luzie, a może być to temat śliski, jak sytuacja wygląda u nas.
No to właśnie na początku chyba trzeba by było to ukrócić, że to nie jest żaden śliski temat i z Agnieszką teraz nie zaczniemy sobie kopać dołków. No chociaż już z Polą zaczęłaś, prawda? Tak, tak, już temat był o jednej. Ja byłam tylko 3 dni w klubie, naprawdę. Żadna miara na kapitana. I po prostu już zaczyna się lincz, nie? Ale właśnie jeżeli chodzi o sytuację z Agą, myślę, że w żaden sposób to nie wpłynie na nasze relacje, bo jesteśmy dobrymi koleżankami i świetnie nam się pracowało w zeszłym sezonie i nawet poza boiskiem często się spotykałyśmy i myślę, że to nie ma żadnego znaczenia. Jakby z tego co wiem, to trener też z nią rozmawiał i wszystko odbyło się w takim pozytywnym tonie. Aga też wyraziła swoje zdanie na ten temat i ja myślę, że zresztą też trener powiedział, podkreślił, że Aga jest jakby takim drugim kapitanem. No jest w radzie drużyny, można powiedzieć. Dokładnie, w radzie drużyny, także jakby jej prawa nie odchodzą, że tak powiem. I myślę, że to jest nawet fajne rozwiązanie, bo każda z nas może sobie pomóc. Ja jakby troszkę zdejmuję z Agnieszki obowiązku tych wszystkich spraw, którymi kapitan jest obarczony, a ona może mi pomóc z tym doświadczeniem, które ma, bo jest dużo bardziej utytułowaną zawodniczką, dużo bardziej doświadczoną, zresztą była kapitanem, także no, do tego doświadczenia ma bardzo, bardzo dużo i jest na tyle w porządku osobą, że na pewno będzie w stanie się tym podzielić ze mną i pomóc mi w odpowiednich sytuacjach. Zresztą już zaledwie byłam na 3 dni wspólnie z dziewczynami i dużo dostałam od niej wskazówek. Nawet często mnie klepała, kiedy mam iść już podpisać protokół, kiedy nie. Także to jest naprawdę bardzo cenne i myślę, że to wszystko będzie przez cały sezon tak funkcjonować i na pewno nikt na nikogo się nie obrazi. Pytanie ostatnie, które mi zostało na liście, to na tyle, na ile możesz powiedzieć, bo wiadomo, nie wszystko możesz zdradzić przed kamerą, ale na tyle, na ile możesz. Co w rozmowie z tobą, tej indywidualnej, powiedział trener, że od ciebie będzie wymagać jako od kapitana? No na pewno jakby wizja kapitana, trenera wizja, jest zupełnie inna niż są tutaj spotykane w Polsce. I to jest, bardzo mi się to podoba, że to jest zupełnie inny sposób jakby rozwiązane. Zupełnie czego innego trener ode mnie wymaga niż miałam na przykład przyjemność widzieć w poprzednich latach, jakie były sytuacje między kapitanem a trenerem, jakie były oczekiwania. No to zdradź trochę, chociaż trochę musisz w takim razie teraz. Na pewno fajnie, że trener chce, żebym sama sobie wypracowała też jakby szacunek wśród dziewczyn i to, żebym miała poważanie, że już gdzieś tam powiedział, szepnął, że decyzje jakie podejmuję, to nikt ich nie będzie osądzał, nawet jeżeli nie będą słuszne w danej chwili, to jakby on też chce mi w tym wszystkim pomóc, naprowadzić mnie, ale chcę, żeby zespół mnie traktował poważnie i gdzieś tam, żebym miała ten respekt wśród dziewczyn. Jest bardzo dużo takich innych rzeczy, których nie ma co tutaj wyciągać, ale... Ale podejście jest świeże, takie, które mówisz właśnie, że to ci się spodobało, może tak, to podejście ci się spodobało. Dokładnie tak, dokładnie. To jest na pewno coś zupełnie innego i przede wszystkim też pomoc, jaką trener mi oferuje w tym wszystkim, bo wiesz, że to nie jest dla mnie łatwa sytuacja i przede wszystkim jest to nowa sytuacja. Myślę, że będzie bardzo pomocny i zresztą raptem 3 dni byłam z wami, a już dostałam tych wskazówek bardzo, bardzo dużo i to w takich momentach, gdzie nie spodziewałam się nawet tego, że tutaj można na tą sytuację zupełnie inaczej spojrzeć i to jest też fajne, że daje zupełnie inny pogląd na całą tą sprawę. No dobra, mamy to. Panie, panowie, kapitan, chemika, Police. Dzięki.